się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Drugi upadek pod krzyżem to kolejne potwierdzenie ceny, jaką Bóg płaci za miłość do człowieka. To także jeszcze jedno potwierdzenie tego, jak okrutny potrafi być człowiek, który nie kocha. Taki człowiek potrafi nakładać bolesny krzyż na innych ludzi, na samego siebie i na Boga. Ta stacja do krzyżowej to przypomnienie o tym, że Bóg dał nam prawdziwą wolność, że jej nam nie odbiera nawet wtedy, gdy używamy wolności po to, by znęcać się nad nim samym. Krzywdzimy Boga i krzyżujemy Go ciągle na nowo wtedy, gdy krzywdzimy innych ludzi, a także samych siebie. W obliczu krzywdy i grzechów człowieka Bóg nie obraża się, lecz cierpi, bo On każdego z nas kocha bardziej, niż my potrafimy kochać się samych siebie. Jezu Chryste, Synu Boga, umęczony przez człowieka w trudnej stacji drogi krzyżowej, dziękujemy Ci za to, że respektujesz naszą wolność, nawet wtedy, gdy dręczymy Ciebie, naszych bliskich, samych siebie. Inaczej każdemu z nas musiałbyś odebrać wolność, stalibyśmy się tylko bezwolnymi bukłami. Dziękujemy Ci za to, że utożsamiasz się z ludźmi uzależnionymi i z ich współcierpiącymi rodzinami. Ty wiesz najlepiej o tym, co czuje zbliżana żona, jak właściwie cierpią dzieci, które krzywdzi własny ojciec uzależniony. Ty wiesz też najlepiej, jak dotkliwie cierpi człowiek, który zadaje cierpienie kochanym przez siebie osobom i który krzywdzi samego siebie. Ty jeden potrafisz wszystkim pomóc przezwyciężać krzyży, które sami nałożyli na siebie lub który nałożyli im inni ludzie. Ty pomagasz nam nosić krzyż w sposób godny człowieka. Dziękujemy Ci za to, że Ty, najbardziej skrzywdzony, jesteś największym przyjacielem tych, którzy są krzywdzeni. Że jesteś niezawodną nadzieją tych, którzy swojej słabości, swojej bezradności krzywdzą samych siebie. Szanowny Boże, jestem żoną alkoholika, pochodzę z Limanowej, z grupy uzdrowienia, Chciałam po prostu prosić Pana Jezusa o tej stacji, w tej stacji drogi krzyżowej, o po prostu o trzeźwo w naszym domu. Bo niestety, ale mąż dalej pije. Syn jest w tej chwili po odwyku. Ja na razie trzeźwy, bo nie ma za co pić. Ale co będzie dalej, nie wiem. Za tydzień dostaję pierwszą wypłatę. Proszę Cię, Panie Jezu, pokaż mu tą właściwą drogę, żeby wiedział, którym Ty ma iść z tymi pieniędzmi, jak nimi usłuchować. Także proszę Matkę Bożą o dar macierzyństwa dla mojej córki wraz z mężem Pawłem, który się starają o dziecko. Także proszę jeszcze o pracę dla niego, za szacunek, jak i dla żony, mimo wszystkiego. Bóg zapłać. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.